Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym materiale z World of Warships. Moi drodzy, dzisiaj Musashi. Kontynuujemy tutaj podróż przez moje okręty premium 9 poziomu. Tym razem japoński pancernik działa z Yamato. Tutaj z tego co kojarzę chyba jest trochę inna Sigma. Poprawią mnie gracze, którzy na pewno mają większe doświadczenie ode mnie. Musashi to pancernik, do którego długo musiałem się przekonywać, nie pasowało mi na początku granie nim. Musashi jest też pancernikiem premium i okrętem premium 9-tierowym, do którego mam najwięcej zastrzeżeń, jeśli chodzi o graczy, którzy siedzą za jego sterami. Dlaczego? Dlatego, że jest to okręt, który ma ogromny zasięg. Zwróćcie uwagę, mam zasięg 26,5 km. A to jest jeszcze bez użycia samolotu, który ten zasięg mi znacząco zwiększa. Co to powoduje? A to powoduje, że niestety większość ludzi, którzy siedzą za sterami tego okrętu, stoi po prostu gdzieś totalnie z tyłu, przy linii i korzysta tylko z tego dużego zasięgu i strzela na duże dystanse. A co za tym idzie, no nie ma ich tam, gdzie być powinni, nie ma ich tam, gdzie by się przydali, bo pamiętajmy, że rolą pancernika nie jest tylko zadawanie uszkodzeń. Pancernik po to ma tak dużą pulę HP-ków, żeby z niej korzystać. To my, będąc pancernikiem, w większości sytuacji powinniśmy skupiać na sobie uwagę jakąś i te obrażenia zbierać, bo to my mamy duży zapas hapsów, w większości dobry pancerz, do tego też mamy odnawiaczki hapsów, więc jeżeli no nie my będziemy to robić, no to kto ma to robić? Krążowniki, które mają dużo mniej HP-ków i gorszy pancerz, czy niszczyciele? No ale niestety mało graczy to rozumie. Do tego ja już wielokrotnie wam mówiłem, że nie jestem fanem strzelania się na duże odległości, bo po prostu tego nie umiem, nie wychodzi mi to, mam problem z braniem dobrych poprawek i wolę grę na zdecydowanie bliższy dystans. Jeżeli strzelam z takiego Musashi, czy jeżeli ty, drogi widzu, strzelasz na 26 km, czy na 31,8, jak tutaj to możemy zaobserwować, no to szansa na trafienie przeciwnika jest zdecydowanie dużo mniejsza niż jeżeli grasz na dystansie bliższym. Ja nie mówię, żeby Musashi w pierwszej fazie bitwy grać na froncie, skracać totalnie dystans, bo no, niekoniecznie jest to dobry pomysł, zwłaszcza, że jeżeli pokażemy burtę tym okrętem, to jesteśmy w stanie łatwo złapać cytadelę i o tym należy pamiętać. Ja natomiast po graniu iluś bitew na tym okręcie stwierdziłem, że największą przyjemność mam z grania na dystansie średnim, a w drugiej fazie bitwy bliskim. Dlaczego? Dlatego, że po prostu o wiele łatwiej jest mi trafić w przeciwnika, a jak trafię, no to te działa naprawdę robią robotę, potrafią mocno kogoś pokarać, co zresztą zobaczycie w tej bitwie. I tak na duży dystans udało mi się wsadzić jedną cytadelę, mam 16200 uszkodzeń zrobionych. Teraz tutaj płynie Sinop. Najczęściej oczywiście strzelamy z tych dwóch baterii na przodzie, no bo wtedy jesteśmy najlepiej ustawieni, żeby nie zbierać, ale jak jest sytuacja, że możemy sobie pozwolić na wystrzał z tych trzech baterii, no to też warto się ustawić i pierdyknąć salwę. Tutaj trochę zlamiłem, troszkę złata poprawka była. Gdyby wyszła bardziej w środek okrętu, no to zdecydowanie mocniej by to odczuł. No ale i tak 20720 uszkodzeń zrobionych. Teraz gdzieś tam będę sobie strzelał do Scharnhorsta. Oczywiście są to duże dystanse i zobaczcie, że ja praktycznie cały czas skracam bliżej tego kapa, a w większości, jak sobie popatrzycie w bitwach, gdzie Musashi stoją, to prawdopodobnie staliby albo tutaj, albo tutaj. Ja tego nie lubię. Oczywiście nie chcę się wywalić od razu na pierwszą linię też pod niszczyciele, wiedząc, że tam są, więc tutaj za chwilę będę wyhamowywał i sobie stał przy wyspie. Dzięki temu do takiego Sinopa nie mam 26 km, tylko 12 i mogę zrobić mu takie brzydkie rzeczy, że po prostu puszczam sobie salwę. No i strzelam go za 16100 bez żadnej cytadeli, więc no myślę, że no robi to robotę, działa sobie, ładują. Teraz odkręcam się tutaj bardziej oczywiście dziobem. Mam świadomość, że tam był Fletcher, więc może być tak, że za chwilę pójdą w moim kierunku torpedy, dlatego zaraz będę chciał tą łajbą zacząć cofać.
teraz za 6300. Oczywiście wyhamowanie tak wielkiego okrętu wymaga czasu, ale będąc na wstecznym, teraz za moment właśnie będę cofał, chcę wykorzystać wyspę, którą mam po prawej stronie, żeby ona oddzieliła mnie od ewentualnych torped, jeżeli te by mogły z Fletchera pójść. Takie miałem założenie, Sinop sobie płynie dalej, kolejny strzał w kierunku tego pancernika, wchodzi Cytadela za prawie 20 tysięcy, już mam 62 900 uszkodzeń zrobionych. Fletcher na dobicie. Zostaje wykończony. Leon dobija Sinopa. Tam Friedrich der Grosse sobie ładnie płynie burtą. Stwierdziłem, dobra, strzelamy. Fakt faktem, że on jest dalej troszkę od Szarniego, ale jest ustawiony pod lepszym kątem dla mnie, a wiemy, jak te działa potrafią zrobić krzywdę, jak ktoś płynie burtą. O, właśnie tak. Na przykład jedna Cytadela tylko siadła, ale i tak zobaczcie, ile mu tutaj tych uszkodzeń natłukłem. Fletcher padł, więc zaczynam iść do przodu. Widzimy, że odpychamy tutaj przeciwników, więc nie ma co stać z tyłu i kampić. Parę strzałów, fioletowy kolorek nabity, tylko trzeba cisnąć, podpływać. Już mamy dwa okręty przewagi, mamy przewagę w punktach. No niestety ten strzał do Szarniego nie był udany. Dlaczego nie dobijam Fryderyka? Ktoś by mógł spytać. Czekam, aż będzie miał więcej hapsów. Widzę, że tutaj wszystko to wygląda dobrze. Więc byłem pazerny po prostu na kolejne okręty z dużą ilością HP. No nie, niestety, jak popatrzymy na minimapę, mamy tylko jeden punkt przejęty. Kap B i kap C są stracone. No i też przeciwnicy mocno się rozpłynęli, przejęli kontrolę nad mapą, ale przez to, że mamy jakąś tam przewagę w okręcie, fakt faktem już stopnia do jednego, no nie jesteśmy jeszcze aż w tak złej sytuacji. Teraz strzelałem do niszczyciela i tutaj też uwaga, jeżeli macie przestrzał na deskę, to po prostu do niej strzelajcie. Nie ma znaczenia, że zadacie jej mniejsze uszkodzenia i nie podbije wam licznik, ale pod względem expa te uszkodzenia będą bardzo, bardzo ważne i niszczyciel jest powinien być celem priorytetowym do zniszczenia dla wszystkich. I oczywiście wiadomo, że na większym dystansie trudniej jest go trafić, ale nawet jeżeli traficie go częścią tylko z tej salwy, którą wystrzeliście, to i tak każde zadane uszkodzenia, no mając tak małą pulę HP-ków, jakie mają niszczyciele, są bardzo, bardzo zdradliwe, bardzo zauważalne dla nich. Teraz mamy Nowy Orlean, mam też Jean Barta. Z Jean Bartem czasami mam takie problemy, że te pancerniki, tutaj dowódcy tych pancerników nieraz stoją, nieraz cofają, nieraz płyną na pełnej, a Jean Bart może się rozpędzić do ponad 30 węzłów, więc czasami ten dobór poprawki bywa trudny przy pierwszym strzale, ale tu udało się całkiem solidnie go pokiereszować. Już mam 106 tysięcy zrobione torpedy. Tych torped się totalnie nie spodziewałem, więc dostałem zalanie. No to jak dostałem zalanie, no to zaraz RK pójdzie w ruch. Nie znam parametrów tych okrętów paneuropejskich. Nie wiedziałem, ile oni mają torped, jeszcze tego się nie nauczyłem, nie wiedziałem, jaki mają zasięg. Teraz zobaczcie, za 14 tysięcy wchodzi i o, jak zobaczyłem te torpedy, mówię, dobra, wiem, że te torpedy dużo uszkodzeń nie zadają, ale dostanę na pewno zalanie, a mam dużo do erki. I niestety to zalanie dostałem. Dostałem zalanie. Wiem, że mówiłem, żeby strzelać do tego niszczyciela, ale w tym momencie ten pancernik dla mnie był groźniejszy. Dlaczego? Dlatego, że niszczyciel już się z torped wystrzelał, a nie chciałem za chwilę doprowadzić do sytuacji, że burtę pokażę do Jean Barta i on mnie mocno pokiereszuje, dlatego w pierwszej kolejności chciałem go kończyć. Żeby mieć spokojną burtę i to się udaje. Robię 142 tysiące uszkodzeń, duży kaliber wpada. Teraz po lewej mam Atlantę, oczywiście ona ma torpedy, więc muszę o tym pamiętać. No ale zanim obrócę tam działa, to trochę potrwa i zaznaczyłem ją artylerią dodatkową. Na szczęście Szczors ją dobił. Teraz salwa w Nowy Orlean, ale coś mi nie pykło, tylko za 1400 troszkę się tutaj zdenerwowałem. Miałem uszkodzony napęd, nie miałem erki. Na szczęście udało mi się to przeżyć. Mam jeszcze trochę odnawiaczek hapsów.
teraz będę robił poprawkę w ten Nowy Orlean. O! I takie poprawki, to ja rozumiem. 153 747 uszkodzeń zrobionych. Wybiliśmy te okręty. No i jest teraz sytuacja, że zostają dwa niszczyciele i pancernik. Oczywiście jak jesteście takim bydlakiem, jakim jestem ja tutaj w Musashi, no to pogoń za niszczycielami jest praktycznie niemożliwa. One są szybsze, lepiej manewrują, a przede wszystkim mają dużo, dużo lepszy kamuflaż. No nie ma szans, żebyście wyspotowali niszczyciela, o ile on nie popełni jakiegoś błędu, więc jeszcze gdzieś tutaj obracam baterię tylko w stronę tego szarniego. Ale co można zrobić w takim momencie, kiedy jeszcze jest dużo czasu do końca bitwy, kiedy macie tak ogromną przewagę? No co można? Popłynąć po kapy. Przypominam, że kapowanie jest bardzo ważne, jeśli chodzi o zdobywanie expa. Za przejmowanie punktów pancernikiem zdobywacie naprawdę ładne wartości expa. I mimo, że ja nie mam tu wcale fantastycznej bitwy, jeśli chodzi o wynik, bo 154 tysiące uszkodzeń na Musashi, to nie jest nic nadzwyczajnego. Nie jest nic takiego, czego byśmy nie mogli zobaczyć. Ludzie naprawdę kręcą fajne wyniki. No ale stwierdziłem, że akurat trafiła się bitwa dość przyzwoita i chciałem ten okręt też wam na kanale tutaj pokazać. No to sobie płynę do kapa, tutaj jestem sam, za przejęcie kapa indywidualnie macie naprawdę sporo expa i warto to robić. Też płynąc w tamtą stronę, no bo ten okręt przed nami, czyli z nowej linii, no to jest wyspotowany, ale płynąc w obszar mapy, na którym nikogo nie ma, też możecie dać jakieś info, chociażby przez to, że dostaniecie spota. Bo gdzie jest teraz Akatsuki? Tego nie wie nikt. Postanowił uciec, przeżyć. Ta przeżywalność wśród graczy, czy okrętów, czy czołgów mnie przeraża. Niektórzy się spinają to strasznie, albo bo naprawa, bo coś tam, to nie ma większego znaczenia przecież. No ale cóż, ja już bazę mam praktycznie całą samą przejętą, jest jeszcze sporo czasu, to co mi pozostaje zrobić dalej, jeżeli tego kapa przejmę? Ano udać się do kolejnego punktu. Trzeba płynąć, wykorzystać jeszcze to w bitwie, co zrobić możecie. Zajęcie indywidualne jest, zwłaszcza, że mi zależało na tym, żeby zdjąć gwiazdkę. Ja tutaj szkolę jeszcze kapitana pod japońskie pancerniki. Bo aktualnie jestem, jak to tę bitwę ogrywałem i ten materiał dla was nagrywam, to kapitan ma 17 punktów, a ja jestem na etapie wyekspionej dziewiątki japońskiej, jeśli chodzi o pancernik, jeszcze go nie kupiłem, też tam kiedyś w przyszłości sobie powoli Yamato chcę zrobić, generalnie pokończyć chcę te kilka linii, które zacząłem jeszcze we wcześniejszych latach, jak grałem w WoWsa, a już później nad każdą kolejną się będę mocno zastanawiał, bo nie chcę też nie wiadomo ilu tych linii expić. Chcę się w przyszłości też skupić troszkę na graniu 10 poziomami. Może, powiem szczerze, że jeszcze chciałbym kiedyś, mam nadzieję, że będą jakieś włoskie pancerniki, dlatego, że po prostu włoskie odgłosy załogi bardzo mi się podobają. I o ile włoskie krążowniki mnie nie przekonują, no to może chociaż pancerniki będą jako takie. Z linii, które chcę skończyć, bo tutaj może też nie każdy wie. To generalnie jest cała japońska linia. Chcę mieć zrobione całe japońskie drzewko, łącznie z lotniskowcami. Lotniskowce mam pozaczynane wszystkie, więc być może też będę chciał je skończyć na kiedyś tam na innych i brytyjskie, i amerykańskie. Mam do zrobienia amerykańskie krążowniki, bo stwierdziłem, że chcę mieć jeden i drugi. Od tak po prostu. Co jeszcze mam? Krążowniki brytyjskie, radzieckie, no trochę mam tego do ekspienia. Ostatnio najmniej fajnie gra mi się niestety niszczycielami. Nie ogarniam za bardzo tej sytuacji, która jest obecnie w WoWsie. Nie sprawia mi takiej przyjemności granie niszczycielami, bo albo mi coś lata nad głową i mnie spotuje, albo jest bardzo dużo radarów, które też mocno wpływają na komfort gry. Zdecydowanie większą frajdę mam grając na pancernikach i na krążownikach. No ale już te linie niszczycieli, które zacząłem, pewnie bym chciał skończyć, może poza linią amerykańską, nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. No i wpływamy teraz do ostatniego punktu, do ostatniego kapa, ponieważ jestem tu już tutaj z deską, to ten czas przejmowania bazy jest zdecydowanie szybszy, nie zabiera on już aż tyle
nie macie minuty, tylko tutaj około pół. Oczywiście dostaniecie wtedy współprzejęcie, za co chyba jest troszeczkę mniej expa. Znaczy, wydaje mi się, że powinno być mniej expa, no bo to jednak mniej czasu na to poświęcamy. I tak naprawdę w tej bitwie już się nic nie wydarzy. Ja teraz przejąłem tego kapa, nie będę wam czasu zabierał, bitwę wygramy. Zobaczmy wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadło 153 747 uszkodzeń. Dwa fragi, 5 cytadel, jedno zajęcie, jedna pomoc zajęciu, duży koliber i 3 trafienia z artylerii pomocniczej. Miałem 2062 punkty bazowego expa, więc ten swój próg 2000 expa przekroczyłem. Stwierdziłem, że to będzie dobry powód, żeby pokazać wam Musashi, że ten okręt też mam w porcie. Jeśli chodzi o zadane uszkodzenia, 53 tysiące na żanbarcie, 46 600 na sinopie, to są takie fajniejsze wyniki. Na czysto z różnymi modyfikatorami zarobiłem 1 241 500 kredytów, tak zarabiać to można. Expa ze wszystkimi bonusami, zobaczcie, 12 187 763 free expa i dla kapitana, dla dowódcy zyskałem prawie 20 tysięcy expa. Jeżeli macie Musashi, to piszcie proszę, co o nim sądzicie, jaki styl gry preferujecie. Czy jesteście za tym, że no takie pancerniki powinny jednak skracać dystans, czy stać na czerwonej linii z tyłu i kampić? Miłego dzionka wszystkim, zerknijcie w opisy filmów patronom. Dziękuję bardzo za wsparcie. Trzymajcie się. Cześć!